A jeszcze widzę, chciałem zobaczyć, patrzcie, co tu młody porobił z kablami. Ładnie, No wszystkie były gdzie? przymocowane. Pourywam wszystko. I teraz. Teraz wam przedstawiam w klapeczkach nową furkę. No. Jak nową furkę jeszcze? Tu masz nóż. Dziękuję. A ty nie wiesz, że tyle masz? No i czekaj, jak? Ja tu jestem operatorem. Nie przed nim motorów. Jak otwieramy od dołu, czy to zdejmujemy? No zdejmujemy. A wiesz, co to za sprzęt? Nie. Nie jest. KTM, widzowie. Zobaczymy. Teraz gdzie to jest? Dobra, widzowie, młody nie, byleby nie przeciął, bo to... Młody to lubi coś zepsuć. A gdzie jest koniec streczu? Tu jest koniec streczu. Dobra, no to panowie, chodzimy. No. Jak to? No co ty chciałeś powiedzieć? A jeszcze nie zgadłeś, co to za sprzęt? No nie. Szybko zgaduj. Czołg. Ja już chyba wiem. Jaka pojemność? 108. Coś ty, to jest KTM. To jest 108? No jak? Dobra, to już wiesz. Co najlepsze, to wszyscy myśleli, że KTM, właśnie. A co najlepsze? Po ten kawałek dziadostwa. Pokaż, no? Pokaż, bo ja nie pokażę. Tylko odwróć. To jest kawałek taśmy z KTM-a. Byłem specjalnie u szota po to. Kawałek dziadostwa. Byłem specjalnie u szota. Po to? Po to. A to już chyba widziałem. Ta wlepa. Miałeś ją. A po wlepę byłem specjalnie u Damiana. Ale... Żeby zdobyć tą wlepę i kawałek tej taśmy musiałem zrobić za 20 km, jak nie lepiej. Nie, z buta! No tak, z buta! No dobrze. Urwij to i od nowa to bierz. Nie, no szkoda. I sobie młody to jeszcze zwinie. Młody to jeszcze zwinie i... I do domu do plecaka. I się jeszcze wykorzysta w jakiś sposób, nie? Kurde. Ale to wygląda... Zobacz, jak fajnie wygląda. No hopie, ja zobaczcie, jaki ładny jest. Ja właśnie myślałem, że to KTM. A to jest. Widzowie, jak było palucha w kamerze widać, to sorry, ale pewnie tak, bo źle trzymałem kamerę. Jaki ładny, widzowie. Dobra, zachowałem. Jak on wygląda dobrze. No nie, i ten wielki filtr, który młody zawsze gubił. Ale trochę chyba... Zmienił się. O, panowie, dorobili się nowego łańcucha. Lepszy jest? Dobrze, no. A chociaż w dobrą stronę spinka założona? Dobrze jest założona. No. Cud. O. Ale... Nie. Stop. Ważne, że stopka. Napis Motos biały jest, a u ciebie też był biały? Tak. A chciałem pomarańczowy wziąć. Ale nie było. To był ostatni. I w ogóle taka ciekawostka, że X-Motosy nie będą wychodzić. Teraz będzie inna firma jakaś. Przejmuje wszystkie jakby... Wszystkie te Mikiliony, X-Motosy wchodzą w jedną markę. Sprzedajemy go. Jak motorynkę. Chopie. Na 4 lata sprzedamy. Zostawimy tak w takim stanie. No mam nadzieję, że tymi pasami tu ramy nie porysowali, bo będzie trzeba oddać. Bo to wlepę od razu, szykuj wlepę. Trzeba od razu okleić, bo ja kupiłem to i dostałem wlepę. To będzie widzę, stan kolekcjonerski, dopóki młody się nie dorwie tego. Albo ja. No właśnie, już o, taka kupiłem. Ciekawostka 23 listopada zdejmuję gips. Pewnie już będę jeździł. Jeszcze tylko rehabilitację. Nie, no, żartuję. To wiesz, rehabilitację. Po drodze będzie można jeździć. No właśnie, kto zabrał? Byleby nie trzęsło. Dobra, widzowie, patrzcie, jaka teraz fura. X-Moto 125. Jak jest to, że... 125. Ale opona taka bez strzału. Nie no, X-Motos jest ładny, tylko no to faktycznie to... Kotka inna. Hopie, zobaczcie, jest paliwo. Ale to małe. O, zaraz zobaczymy, czy dają paliwo. Coś tam jest na rozruch. Zaraz zobaczymy, czy chodzi. To trzeba czymś przypiąć, nie wiem, czy to nie jest. Ale małe. Dobra, weź te linki rozwalaj. Ja pierdziel, ale bryka. Ostawiamy. Aha, widzę, młody wraca na X-Motosa. To ja jadę.
Pal go, zobaczymy za którym zaskoczy. Czekaj. Jak to było, kranik? Za pierwszym. Nie, no za pierwszym to nie. Gdzie tu jest kranik? Czekaj, muszę go zmienić. Zdejmij go. Jezu, jaka moneta. Wrócić może bym wrócił do niego, ale to tak... Zakryj to pytanie. Chłopie. No. Dobra, no. Pal go. Kranik tu jest? Matko Bosko, co tu się dzieje? To chyba ssa nie jest. Dobra. A kranik? Na pewno jest zakręcony. Tu nie ma kranika. Jak nie ma kranika? Tu masz kranik, ale to jest odkręcone na pewno. To by leciało z niego. O kur... Taka kompresja jest? Jezus, jaka komplecha. Młody nie może nic motosa odpalić. Ja! Jest zakręcony na stówę. Odkręć kranik. Mam. O! Ale tu jest! Wow! Czekaj, nie gazuj tak, bo to na dotarciu! Ale zapaszek, kurde, świeża maszyna. Ale kompresja jak w MRF-ie lepsza. Ale zakopcił! Pomogę! No. Trzeba będzie wyregulować i tak dalej. Nie no, widzowie, powiem wam. Petarda. Zara bierzemy na hałdę albo w teren gdzie. Ja będę z buta chodził. Nie no, podoba mi się to. Tak, już mi młody nie strzela. Wracam do niego. Nie no, on mi się podobał, bo fajny sprzęt. Ale kopci, ja pierdzielę. Troszeczkę gdzie trzeba obrot podnieść. Jok! Ładnie chodzi, nie? No i tak szybko wam powiem co było, czyli gripy były, smart do łańcucha, smart do filtra powietrza, kask gratis, no ale to tam, kaski tak pewnie się sprzeda czy coś, zobaczymy. Tamte się przydają, smary. Dobra, następna jazda będzie już jakaś z terenu, jak, no, znaczy trzeba dotrzeć w ogóle na początek. Licznik motogodzin już mam, więc się założy. Siema! Cześć!